Cześć, witajcie. Krzysiek na kanale Krzynel Garaż. W dzisiejszym filmie, mili Państwo, taką rzecz postaramy się naprawić. Słuchajcie, jest to mechanizm otwierania tylnej klapy w Golfie 5. Panu przestała się otwierać klapa, ten guzik na nic nie reagował. Ja tak pokrótce powiem, rozebrałem klapę, dostałem się do tego mechanizmu, nie jest to tam jakieś super skomplikowane. Wtyczka zwarta na krótko otwiera silnik, czyli co? Jest zepsuty ten mechanizm. Wyjąłem ten mechanizm, spójrzcie, tutaj ten mechanizm posiada mikrostyk. Mikrostyk sprawdziłem miernikiem, mikrostyk jest sprawny. Co się okazało? Ten mikrostyk jest popychany czymś takim. Akurat jak to rozebrałem, to się rozpadło. Przy czym tak, słuchajcie. Tutaj jest taki mechanizm. On tutaj w tym miejscu sobie siedzi i popycha ten mikrostyk, ten tutaj element. Natomiast jego druga część, ten element, znajduje się wewnątrz tego pudełka. Tutaj, on był tutaj, wypadł mi z tej szpary. On siedzi wewnątrz. Tam w środku jest popychadło, które od wewnątrz popycha tym. To jest na sztywno złączone z tym popychaczem. I ten popychacz tu popycha mikrostyk. No to się rozpadło, po prostu to się nie zniszczyło. To się po prostu... Oj. To się po prostu ze sobą rozłączyło. Tu jeszcze jest taka sprężynka. Teraz tak, słuchajcie, to kosztuje 200 zł, to kosztuje 800 zł, więc ja spróbuję to naprawić, tylko szkopuł jest taki, że żeby dostać się do środka, to jest, widzicie te tutaj zabicia, ten zawias, na którym to pracuje, jest, nie wiem, fabrycznie zaciśnięty, to jest nierozbieralne. Żeby dostać się tam do tej komory, tej tu, żeby ten założyć ten popychacz, no, nie ma takiej możliwości. Tu macie numer tego elementu. No i jeżeli ktoś ma wydać 800 zł, czy tam za używkę, no używek to też nie wiadomo w jakim to jest stanie. Aha, jeszcze ten mechanizm tutaj, tego popychacza, ma takie zaczepy, które przy próbie odczepienia tutaj były. Połamały się w cholerę. Takie były łapki. Próba podgięcia tego, żeby zdjąć tych tutaj ząbków, które są, no, strzeliły wszystkie cztery momentalnie. To plastik, nie wiadomo, z jakiegoś gównolitu. Jaki ja mam plan? Moi mili. Żeby dostać się do tej komory w środku tutaj, to jest metalowe, nie? To jest wszystko metal. Ja postaram się wyciąć tutaj dremelem otwór i dostać się do wewnętrznej strony tego, żeby założyć ten popychacz od środka, a ten drugi założyć od zewnątrz. Tu jeszcze będzie problem z tą sprężynką, bo tu nie ma miejsca, żeby palce wsadzić. No nic, ale najpierw to wytniemy. No warto spróbować. No albo to naprawię, albo wraca to do auta i dalej nie będzie działać. Albo kupujemy inne. Także ja postaram się to naprawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam. Nie wiem, jaka ta stal jest gruba, słuchajcie. To jest kawał blachy. Spróbujmy to jakoś wyrezać. I potem jak ten tutaj element wkleić, trzeba będzie jakoś uszczelnić to na jakiś silikon czy jakąś taśmę. No spróbujmy. O, widzieliście jak tarcza rypnęła? Na szczęście jest to alumina, się na szczęście, szczęście i nieszczęście. To pyli strasznie, ale to jest aluminium. Muszę założyć nową tarczę i lecimy tak i tak. I takie okienko wytniemy, zobaczymy co tam się dzieje w środku.
powiem wam, zapyliło się straszliwie. No zobaczmy, co się da z tym zrobić. To jakiś kawałek plastiku był, ale to nic. Klapka chodzi. O, i tam jest ten popychacz. Nie wiem, czy widzicie. Tam jest taki popychacz plastikowy. I to jest ten otworek. Ten otworek też trzeba wyczyścić wiertełkiem, bo to wszystko to tak się rozpadło, dlatego że ten tutaj, co był u góry, ten kolunio, on był tutaj przytarty. On kompletnie stał w tym otworze. On powinien tutaj się ruszać, nie? No i teraz trzeba z dwóch stron to nabić, połączyć, założyć sprężynę i będzie działać. Łatwo powiedzieć, nie? No dobra, ja to wyczyszczę i zobaczymy, co dalej. Wiecie co? No to spróbujmy to obsadzić. Tam jest taka, nie wiem, czy to widać, taka łapka. Tam w środku. Jak to mogło być? Żeby to popychało. Poza tym tutaj zauważyłem, że tutaj na tym i na tym tu jest pióro, tu jest wpust. Aha, to jest po prostu, żeby to się względem siebie nie przesuwało. I tak jest tak luźne, że trzeba to będzie na kropelkę opierdzielić, ale dobra, ale może coś tu pójdzie. To tam. Tak. To tak, na razie załóżmy to tak, byleby było. To wiem, w jakiej to było pozycji. Mniej więcej takiej. O. Widzicie? No, tylko teraz jak damy to, to też trzeba będzie przykleić. Nawet działa. Nawet bez tej sprężynki. No co, już? Działa bez tej sprężynki, bo ta sprężynka, nie wiem, wyleciała skądś. Ze środka nie wiem nawet, gdzie ona mogła być. Jak tu od środka, to w życiu jej tu nie wsadzę. Ale tu popychacz, tam w środku, nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ten popychacz tam, on ma dwa ramiona, jednym popycha, a drugim cofa. Jakby tak by mogło zostać, gdzie ta sprężynka, to ja bym tutaj to zakleił. I by było gitara. No dobra, ja to tak zostawię. Słuchajcie, no to kupa rozbierania i zabawy. Źle się naszarpałem, żeby to tutaj powyciągać tam ze środka. To zakleję, mam taką taśmę sztywną, dwustronną, że trzy pasy puszczę i to będzie szczelne. To wkręcone, tego widać nie będzie. I to tyle. No zamiast kupić element za 800 zł, to będzie naprawa za parę złotych. Tam jest główna sprężyna, która to ciągnie. Tylko żeby to się nie rozpadło tu na boki, nie? To bym tutaj tylko skleił kropeleczką jakąś, jak mam. I to będzie chodzić. Ha, widzicie?
No można, można. To jest nierozbieralne. Nie wiem, chyba że ktoś zna patent, widział jakiś film, chętnie bym obejrzał, jak rozebrać, żeby zdjąć tą Volkswagenową maskownicę całą. Tu zobaczcie na takim zawiasie. To próbowałem rozbierać, to pęka. Podejrzewam, że to jest wsadzone i z dwóch stron maszyną ściśnięte na siłę i tyle. Dobra, nie będę się bawił w tą ani w te zaczepy, to też muszę zakleić. Słuchajcie, tu był taki zaczep. Cztery takie były. Próba ruszenia tego zaczepu do góry, żeby go odhaczyć z ząbka. Pff, wystrzał. Każdego. Wszystkich czterech. No ale to nie problem, to się tutaj zaraz zaklei. No dobra, mili Państwo, czyli naprawa za parę złotych elementu, które kosztuje w pipę pieniędzy. Naprawa, no lekka druciarstwo, lekkie druciarstwo, nie? No ale cóż zrobić. Klikać, klika. To sprawne, wiązka sprawna. Cóż tu więcej? No trzeba sobie radzić. A więc spójrzcie. To taka taśma podwójna, dwustronna, montażowa. Mocno odtłuszczone wszystko. Myślę, że to będzie szczelne na tyle, żeby to wytrzymać. Tu klej złapał na maksa. No i będzie gadać, nie? Naprawione. To się obsadza w klapie, obraca się, żeby tutaj te zapadki się wsunęły w takie suwadła. Te dwa, trzy śrubki, wtyczka i to jest cały element. Tutaj powinna być jakaś uszczelka, widzę już śladu, tam się jest zgnieciona. Ja to troszkę umyję, no i to montuję i naprawione. No parę, szczerze powiedziawszy, żeby to wyjąć, zabawić się z tym, tutaj się bawiłem wcześniej, no to jest parę godzin roboty. No ale lepsze to płacić parę złotych za robotę, niż kupować cały ten zasrany element, nie? To jak zastygnie, to się zrobi sztywne. Myślę, że tu już ciec nie powinno nic do środka. Także pozdrawiam Was cieplutko. Czasami trzeba tak porzeźbić niestety w grawerowanie. Hejka, trzymajcie się.